Nansas na Krösius, po spotkaniu z Siarką Tarnobrzeg. Donek, to był najpiękniejszy gol w twojej karierze? Nie pamiętam nawet. Nie, mogę powiedzieć, że nie, może nie było najpiękniejszy, ale ważny. Ważny gol, tak. Ważna bramka dla mnie, dla zespołu, ale szkoda, że nie wygraliśmy dzisiejszego meczu. Dobrze ci się grało z Michałem dzisiaj w środku pola? Dobrze się grało oczywiście, ale jeszcze dużo jest do poprawy, tak? Lepiej z Piotrkiem czy z Michałem? No nie będę tego oceniać. Niech trenerzy to ocenią, kto lepiej wygląda w środku, tak? I jak to? Po prostu trenerzy ustawiają taktykę i oni wybierają skład, nie ja. Po tych kilku przeciętnych meczach, po tych zmianach było lepiej. Bardzo nam się podobało to, że próbowaliście z dalszej odległości. Trenerzy uczulali was na to, że niski bramkarz Siarki może mieć problem z takimi strzałami. No, na każdym meczu trenerzy akcentują, że strzelać na bramki, bo jak nie strzelimy, to po prostu nie zdobywamy bramki, tak? A no, dzisiaj po prostu akcentowaliśmy tego, że to, że trzeba strzelać i udało się, tak? Teraz jedziecie do Radomia. Będzie ciężej niż z Siarką? Nie ma tutaj ciężkich i łatwiejszych meczów. Po prostu trzeba jechać po 3 punkty i tyle. Nie za dużo kartek dzisiaj sędzia pokazał? No, nie chcę oceniać pracy sędziego, bo to nie dla mnie, ale no po prostu. Taki mecz, tak? Walczyło dwie drużyny za trzy punkty, no, a było remis, tak? Dziękujemy i życzymy powodzenia w Radomiu. Dziękuję.